Szanowni Państwo, witam serdecznie. W pierwszej kolejności witam serdecznie media, bo dzisiejsze przedpołudnie jest dla Państwa, ale równie miło i serdecznie witam kolegów, partnerów projektu, który wspólnie opracowaliśmy, samorządowców. Witam także partnerów z warszawskich kolei dojazdowych. Dziękuję, że chcą Państwo wziąć udział w konferencji prasowej, która poświęcona jest dotacji uzyskanej przez nas, przez samorządy w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie ZIF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź. Chciałabym Państwu przybliżyć ten projekt. To jest projekt, który wypracowaliśmy wspólnie i chcę szczególnie podkreślić rolę pana Daniela Kowalskiego, kierownika referatu funduszy zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice, który nas przez ten projekt przeprowadził i doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy beneficjentami dotacji. Proponuję następujący program dzisiejszego spotkania. Chciałabym zaprezentować cyfry, a następnie uprzejmie proszę moich kolegów, zdaje się, że w kolejności alfabetycznej nazwami miast, żeby zechcieli przedstawić swoje lokalizacje i swoje oczekiwania i swoje to, co będą chcieli realizować w ramach tego projektu. Serdecznie witam burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Żyrardowa, Sulejówka i Pruszkowa. Jesteśmy chyba dzisiaj wszyscy i to jest chyba takie pierwsze spotkanie, kiedy spotkaliśmy się wszyscy i bardzo się z tego cieszę. Wspólnie opracowaliśmy projekt w ramach dofinansowania Parkuj i Jedź. Wartość tego projektu to ponad 24 miliony złotych brutto i kwota ta rozłożona jest w sposób nierównomierny między samorządy, a ta nierównomierność wynika stąd, że realizujemy bardzo różne projekty. W związku z tym są tacy mali beneficjenci jak gmina Michałowice, która skorzysta z dofinansowania kwotą zarówno zaledwie 2,5 miliona złotych, ale jest także duży beneficjent, jak na przykład gmina Sulejówek, która w kwocie netto dofinansowania dostanie ponad 6 milionów złotych, w kwocie brutto to jest oczywiście jeszcze więcej. Wielkość dofinansowania jest rozłożona według normalnych procentów, jak Państwo na pewno wiedzą, 80% to jest dofinansowanie, czyli to jest ponad 19 milionów w kwocie brutto. Pozostałą część tego projektu składają się już budżety poszczególnych samorządów. W ramach projektu Parkuj i Jedź wybudujemy ponad 600 miejsc postojowych dla samochodów i ponad 450 miejsc postojowych dla rowerów. W obu przypadkach będą również budowane stacje do zasilania pojazdów elektrycznie. Co oznacza tak naprawdę budowa tych parkingów? Oznacza, że mniej aut będzie się poruszało po ulicach naszych gmin, po drogach powiatowych i po drogach wojewódzkich. Ma to wymierny efekt, ponieważ te samochody rocznie przejadą o 4 miliony kilometrów mniej. To jest taki bardzo zgrubny i bezpieczny rachunek, ponieważ założyliśmy, że samochody poruszają się tylko 30 km dziennie, a jak wiemy, te osoby, które podróżują do pracy do Warszawy, z pewnością ten kilometraż mają większy, co pozwoli rocznie ograniczyć emisję CO2 o około 470 ton. Myślę, że to są cyfry, które dobrze świadczą o tym projekcie. Jest to rzeczywiście projekt, który ograniczy
emisję CO2. Ale będzie także wygodne dla mieszkańców. I teraz chciałam oddać głos panu burmistrzowi Benedykcińskiemu, żeby powiedział kilka słów o tym, co państwo zamierzają realizować w Grodzisku. Chcę powiedzieć, że nauczyłem się na pamięci, proszę bardzo. 60 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 25 miejsc dla rowerów pod dachem, 2 miejsca do ładowania rowerów elektrycznych, czyli sporo. To jest bardzo fajne miejsce, bo to jest przy samych torach. Miejsce, które również sąsiaduje z naszym cmentarzem żydowskim i będziemy ten cmentarz zagospodarowywać tak, żeby godnie to wyglądało. W związku z tym to jest kończenie porządkowania ważnego fragmentu miasta. Chciałem podziękować liderowi projektu, chciałem podziękować wszystkim, którzy biorą udział i wcale nie jestem wściekły, że Sulejewek dostał 6 milionów. Bardzo się cieszę, bo jak to powiedział mój kolega, przyszedł jego czas i właśnie w odpowiednim czasie wiedział, co zrobić w życiu i bardzo się cieszę. Także generalnie dla nas jest to ostatni praktycznie projekt przy naszej stacji, bo mamy tych parkingów sporo wybudowanych. No i bardzo Ci dziękuję za współpracę i w ogóle poczęstunek jest godny, także bardzo się cieszę. Dobrze, zatem Grodzisk Mazowiecki buduje parkuj i jedź przy Krałgupta. My natomiast w gminie Michałowice będziemy realizować parking przy ulicy Ceglanej, to jest parking w bezpośrednim sąsiedztwie stacji WKD oraz będziemy realizować parking w ulicy Kolejowej. Obie te lokalizacje są oddalone od siebie może o 50 metrów i obie obsługują zarówno stację WKD, jak i stację rowerów gminnych. Myślę, że te zdjęcia uzasadniają, dlaczego chcemy realizować taką inwestycję. To jest teren parkingu WKD. Ja jestem głęboko przekonana, że ten projekt pozwoli polepszyć tą przestrzeń i spowodować, że parking będzie wygodniejszy dla pasażerów kolejki WKD. Tutaj po raz kolejny bardzo dziękuję dyrekcji WKD za to, że nas zrozumiała i że zechciała podpisać z nami umowę, która pozwoliła nam wziąć udział w tym projekcie. W tym miejscu zrealizujemy 25 miejsc do parkowania prostopadłego, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Parking otrzyma nowe energooszczędne oświetlenie. Będzie również wyposażony w ławki miejskie, w stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i znajdzie się na nim także wiata dla rowerów, również z możliwością ładowania rowerów elektrycznych. Dokonamy także inwestycji w przestrzeń zieloną, a mianowicie będziemy humusować niezagospodarowaną część, obsiniemy ją trawą, nasadzimy zieleń niską. A jak wspomniałam, będziemy także równolegle realizować tę drugą inwestycję, tę samą inwestycję w drugim miejscu, czyli w ulicy Kolejowej. To jest tylko fragment ulicy Kolejowej. Po drugiej stronie ulicy Brzozowej, po drugiej stronie od parkingu przy ulicy Ceglanej. Dlaczego to robimy? Dlatego chcemy zainwestować w ten teren, ponieważ tutaj i tak odbywa się parkowanie, to jest parkowanie w pasie drogowym. Zdjęcia są zrobione dzisiaj. Dawno nie padało, ale widzą Państwo, jak wygląda ten grunt, więc proszę sobie wyobrazić, jak on wygląda jesienią oraz zimą. Po prostu trudno jest nawet wysiąść z samochodu, nie mówiąc już o tym, jak wygląda również asfalt zarzucony błotem. I wydawało nam się, że jest to, i wydaje mi się, jestem o tym przekonana, że jest to dobre miejsce do ucywilizowania sposobu parkowania. Zrezygnujemy w ramach tego parkowania także z parkowania prostopadłego, które na dużym fragmencie ulicy Ceglanej, ulicy Kolejowej się odbywa. W tym miejscu zrealizujemy 22 miejsca wzdłuż ulicy Kolejowej i 12
miejsc na działce, która przylega do ulicy Kolejowej, a która jest takim, że tak powiem, sięgnikiem i łącznikiem z terenem, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod centrum, dom, ośrodek kultury. Budynek o takiej funkcji. Będzie tutaj także wiatr na rowery, będzie nowe oświetlenie, ale co ważne, będzie również nasadzenie zielenią. Cieszę się, że w tym projekcie, który nazywa się Parkuj i Jedź, można również zrealizować nasadzenia i zadania z zakresu ochrony środowiska. I może wobec tego poproszę o kilka słów Milan Łubek. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim podziękowania dla gminy Michałowice, grupy, która zorganizowała to wszystko i sprawiła, że w końcu doszliśmy do końca projektu, znaczy nie końca projektu, końca wniosku, który zaowocował dotacją. W gminie Milanówek chcemy przeznaczyć te pieniądze na parkingi wzdłuż południowej części linii kolejowej, po południowej stronie. Jak Państwo widzą, są tutaj dwa rejony, jeden po prawej stronie, drugi po lewej. One są po dwóch stronach centrum miasta. Centrum miasta, które się jest ulokowane wokół stacji kolejowej, gdzie są, zbiegają się wszystkie nasze linie komunikacyjne. Mamy pociąg PKP, mamy autobusy, mamy ścieżki rowerowe. Będzie w tym projekcie zbudowane ponad 180 miejsc parkingowych. Zbudowane wzdłuż ulicy, uporządkuje to obecną sytuację parkingową, która trochę można to nazwać, jest puszczona na żywioł i jest samochody parkują na dziko, podobnie jak na zdjęciach, które były pokazane poprzednio. Mamy dużą nadzieję, że przy uporządkowaniu tej sytuacji więcej mieszkańców będzie mogło skorzystać z Park and Ride i będzie zachęconych do tego, żeby przyjechać i zaparkować, wsiąść w pociąg. Nie będą jechali do sąsiednich miejscowości, gdzie Park and Ride jest dostępny. W związku z czym mamy dużą nadzieję, że to zmieni w sposób pozytywny sytuację komunikacyjną, idąc i będziemy szli w kierunku niskoemisyjnych rozwiązań. Uporządkuje to również całą tą centralną część Milanówka, ponieważ w tej chwili, jak powiedziałem, te na dziko parkowane samochody nie wyglądają najlepiej i również niszczą zieleń. Trzeba jeszcze podkreślić, że nasz projekt jest wkomponowany w istniejącą zieleń wzdłuż torów kolejowych po południowej stronie i planujemy nasadzenia zieleni wokół, między ekranami kolejowymi i parkingiem. Także mamy nadzieję, że to również przysporzy Milanówkowi dodatkowych zasobów zieleni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To poproszę pana prezydenta Matka o kilka słów o Pruszkowie. Bardzo dziękuję. O Pruszkowie kilku słów się nie da. Można by było godzinami, ale tak już zupełnie poważnie. Pani Wójt, bardzo serdecznie dziękujemy za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Chciałbym podziękować także wszystkim partnerom w tym projekcie, każdej gminie z osobna za tak fantastyczną współpracę.
która zakończyła się tak imponującym projektem, bo on jest imponujący nie tylko w wymiarze całościowym wszystkich naszych gmin, ale także, szanowni państwo, pojedynczo. Każda nasza gmina dzięki temu zrobi naprawdę bardzo dużo. I zanim przejdę do takiego pruszkowskiego podsumowania tej części projektu, chciałbym jeszcze pogratulować nam wszystkim tutaj tego dużego sukcesu, już bez wyróżnienia kto ile, bo to jest nasz jeden wspólny sukces. Ja sobie jeszcze pozwolę bardzo serdeczne podziękowania złożyć tutaj panu Ireneuszowi za dużą tutaj wkład pracy. Pan Mariusz też nam spinał to wszystko między naszymi gminami, ale przechodząc już, szanowni państwo, do Pruszkowa. Dwa bardzo istotne miejsca. Ulica Pawia, bardzo bliskie okolice stacji WKD Pruszków. Jest tam istniejący parking. Ten parking zostanie przebudowany. On będzie wyglądał zupełnie inaczej. Powstanie tam 110 miejsc parkingowych, 192 miejsca dla rowerów. Chciałbym zaznaczyć 192 miejsca dla rowerów, 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, stacja ładowania rowerów elektrycznych. Szanowni państwo, nie musimy chyba nikogo przekonywać do tego, w jakich realiach funkcjonujemy, w realiach miejskich. Bardzo chcemy, żeby ta inwestycja, która zostanie zrealizowana, wpłynęła bardzo mocno i bezpośrednio na zmianę świadomości naszych mieszkańców, żebyśmy rzeczywiście zaczęli korzystać z tego transportu zbiorowego, żebyśmy zaczęli korzystać z roweru miejskiego. Co najlepiej jest, widać pewnego rodzaju symbiozę między nami a Michałowicami. Ja bardzo często na tych pruszkowskich stacjach roweru miejskiego widzę rowery z Michałowic i bardzo się z tego cieszę i wiem, że też te nasze rowery znajdują się na terenie gminy Michałowice. Drodzy państwo, ta ulica Pawia jest o tyle bardzo istotna, że jest to główna stacja WKD Pruszków, jest to ten parking jest zlokalizowany naprawdę w bezpośrednim sąsiedztwie tej stacji i także no, takiego węzła autobusowego. Także to też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Będzie to pewnego rodzaju wykończeniem no, średnio do tej pory zagospodarowanego terenu. Jest to jedyne miejsce w zasadzie, gdzie możemy taki parking tam zlokalizować. Pocieszające jest to, że właśnie 110 miejsc parkingowych tam będziemy mieli. Będzie to bardzo duże udogodnienie dla mieszkańców naszego miasta. Drugim projektem zrealizowanym w ramach tego programu będzie, no to jest właśnie tutaj pokazane zdjęcie ulicy Pawiej, gdzie ten teren istnieje teraz, mały parking, to jest zdjęcie troszeczkę dalej wykonane, gdzie powstanie ten parking. Cała infrastruktura, która powstanie, o której już mówiła pani wójt, to będzie podobne do tego realizowanego w każdej gminie. Chciałbym przejść do ulicy Sadowej. Drodzy państwo, jest to troszeczkę mniejszy parking, bo 27 miejsc parkingowych, 20 miejsc rowerowych, natomiast on zostanie zlokalizowany przy stacji WKD Pruszków Tworki, kolejna stacja w kierunku Warszawy. Jedyne takie miejsce w tak gęstej zabudowie domków jednorodzinnych i bardzo bliskiej okolicy szpitala wojewódzkiego, który umożliwia powstanie tego typu parkingu. Już wiemy z pewnych no, głosów dochodzących także od mieszkańców i naszych analiz, że naprawdę ten parking w tamtym miejscu się bardzo, bardzo sprawdzi. Także dzięki temu projektowi, dzięki temu, że tutaj wspólnie współpracowaliśmy, jesteśmy w stanie naprawdę zmienić tą naszą okolicę. Jeszcze sobie pozwolę przekazać głos tutaj panu prezydentowi a propos pewnych planów na przyszłość. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja tylko w uzupełnieniu wypowiedzi pana prezydenta chciałbym bardzo gorąco podziękować Warszawskiej Kolei Dojazdowej za bardzo dobrą współpracę, bo to właśnie dzięki WKD i tutaj otwartości między innymi pana dyrektora Tomasza Tretera, który jest dzisiaj z nami, udało nam się podpisać umowy, które umożliwiły nam aplikowanie o środki finansowe.
też bardzo serdecznie wszystkim gratuluję i właśnie ta dobra współpraca między samorządami pokazuje, że można uzyskiwać dofinansowania na wysokim poziomie. Przed nami kolejne projekty, między innymi projekt informatyzacji, więc mam nadzieję, że w podobnym składzie będziemy aplikować do tego projektu. Bardzo dziękuję. Wobec tego zapraszamy miasto Sumejówek, żeby przedstawiło swój projekt. Na pewno jest to coś bardzo ciekawego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku powiem, że podzielam radość burmistrza Beniczyckiego, że Sulibek dostał to dofinansowanie. Zarazem gratuluję również panu burmistrzowi, że od 1994 roku tak skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne i to jest kolejny przykład, jak gmina się rozwija. Gratuluję wszystkim Państwu tego dofinansowania. Nasza inwestycja, jak Państwo widzicie, powstaje u zbiegu ulic Zofii Małopolskiej i Marii Konopnickiej przy stacji PKP Sulibek Miłosna. Po północnej stronie tej stacji jest to ostatnia stacja, patrząc od Warszawy, do której dojeżdża szybka kolej miejska. Dlatego ta stacja jest oblegana, jeżeli chodzi o dojazd z różnych części tutaj Mazowsza, z wielu gmin. Aż z trzech powiatów tam mieszkańcy dojeżdżają. Oczywiście z powiatu mińskiego, do którego przynależy Sulibek, ale również powiat otwocki i powiat wołomiński przyciąga tutaj mieszkańców ta stacja i dlatego mamy bardzo poważny problem logistyczny, jeżeli chodzi o parkowanie w okolicach tej stacji. Dlatego ta inwestycja, mam nadzieję, ten problem rozwiąże. Sto kilkadziesiąt miejsc parkingowych, parking trzypoziomowy dla samochodów, kilkadziesiąt miejsc dla rowerów. Ja się bardzo cieszę również z tego powodu, że patrzymy na rozwój infrastruktury w gminach okołowarszawskich, ta infrastruktura parkingowa jest dużo lepsza po stronie zachodniej, dużo lepsza po stronie wschodniej. My tą jakby lukę tutaj uzupełniamy. Będzie to chyba pierwszy tego typu parking wielopoziomowy na terenie powiatu mińskiego, do którego należy 13 gmin. To też pokazuje, że powiem, skalę tego sukcesu. Dlatego bardzo chciałem podziękować pani Mariecie Polskiej, że potrafiła zintegrować tutaj gminy z obu stron Wisły. Jakby ten projekt pokazuje właśnie, że ten ZIT działa i że gminy również, które są nie sąsiadują z obu stron Warszawy, potrafią stworzyć wspólny projekt i uzyskać dofinansowanie. Dlatego pani wójt jako lider bardzo serdecznie dziękuję za koordynowanie tego projektu i za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze na chwileczkę oddam głos swojemu zastępcy Remigiuszowi Wybornikowi. Dziękuję. Ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować Danielowi Kowalskiemu, mojemu koledze serdecznemu za to, że zaprosił nas do tego projektu i tak sprawnie to wszystko przeprowadził. I panu Mariuszowi Malinowskiemu też za wsparcie i kilka newralgicznych momentów na etapie oceny formalnej, merytorycznej udało nam się to przezwyciężyć. I wszystkim Państwu bardzo serdecznie chciałem podziękować. I tylko dodam, że w przyszłym roku w Sulejówku będzie wielkie wydarzenie, otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego, najprawdopodobniej 13 czerwca 2020 roku. Co prawda parkingu jeszcze nie będzie, ale będzie to doskonała okazja, żeby się tam wspólnie spotkać. I na pewno mieszkańcy wszystkich gmin, również zachodniej strony, będą często przyjeżdżali, bo to będzie ogromny obiekt za ponad 200 milionów złotych. I taki parking na pewno się przyda i wszyscy z tego będziemy korzystać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi Śliwie i panu burmistrzowi Górniakowi. I tym sposobem dotarliśmy do Narodowa i przekazuję głos panu burmistrzowi Szymas. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten projekt i żartów, to bym tu powiedzieć, że potrzeba jest matką wynalazków, ponieważ szczerze zabudowaliśmy to, co było możliwe wokół dworca i w zasadzie więcej nie da się tam zabudować na tym terenie kolejowym. To zazdroszczę kolegom, którzy mają miejsce na budowanie parkingów wielopoziomowych. To jest trochę to inaczej. Dlatego wpadliśmy na pomysł wygenerowania dodatkowych miejsc parkingowych w istniejących drogach dojazdowych do dworca. I takie dwie właśnie drogi będziemy w tym projekcie wykorzystywać. Ulicę Dekerta, ulicę Mielczarskiego. Łączna kwota projektu 3 miliony, a więc za bardzo nie poszalejemy tam. Dlatego generalnie cieszymy się z każdego nowego miejsca parkingowego w rejonie dworca. Dworca, które tak de facto stało się centrum przesiadkowym dla całego powiatu żołdowskiego, ale jako jedyna gmina jesteśmy w warszawskim obszarze funkcjonalnym z terenu powiatu żołdowskiego. I dlatego dziękujemy, że możemy być tutaj partnerem w tym projekcie. Z
Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że gdybyście Państwo mieli jeszcze takie apetyty na te moje drogi, to wyglądają dzisiaj. Ulica Bekerta. I jeszcze ulica Mielczarskiego się gdzieś tam pojawi. Tak de facto to one zmienią też i swoje oblicze poprzez wygenerowanie tych miejsc parkingowych. Ta karta się cały czas pokazuje. No dobra, może być. Ja jestem Mielczarskiego. One dzisiaj nie wyglądają imponująco. Dobrze, te zdjęcia są takie ciemne zrobione, to szczegółów nie widać. Ale dużo lepiej będą wyglądały po wybudowaniu tej infrastruktury parkingowej, bo tutaj przewidujemy również wymianę nawierzchni jezdni, żeby do tych parkingów po prostu dojechać. Tak? Także Pani Wójt, bardzo Pani dziękuję. Widzę, że jako lider podnosi Pani standardy, ponieważ jest gdzieś tam liderem też w innych projektach. No takie śniadanie bardzo dobre, dziękuję. I chyba wszyscy to potwierdzą. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj mogę tutaj z Państwem być. No i wspólnie sobie gratulujemy kolejnego sukcesu w dzisiejszych trudnych, niełatwych czasach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście to jest sukces nas wszystkich i to chcę podkreślić. To się nie stało przypadkiem, że nasza grupa robocza i grupa samorządów dostała dofinansowanie do tego projektu, bo to jest po prostu efekt współpracy i ciężkiej pracy. Za nami, tuż za nami było kilka innych samorządów, które zostały ocenione zaledwie o naprawdę 2-3 punkty niżej niż my. Zatem wyobraźcie sobie Państwo, jak ciężki był ten proces wyboru i jak bardzo musieliśmy nad nim pracować, żeby dofinansowanie do naszego projektu dostać. I jest to dla mnie również dowód na to, że warto współpracować międzysamorządowo, bo gdyby nie ta współpraca, to na pewno żaden z samorządów naszych nie dałby sobie tutaj rady, ponieważ nie zostalibyśmy tak ocenieni, jak to miało miejsce i ta ocena i to dofinansowanie jest efektem naszej zarówno ciężkiej pracy przy przygotowaniu projektu, ale również współpracy międzysamorządowej. Liczę na to, że ta współpraca będzie w dalszym ciągu trwała, że również będzie z nami współpracowała kolejka WKD, tak jak do tej pory. I bardzo serdecznie panu Tomaszowi Treterowi dziękuję za życzliwość i za sprawność działania. No właśnie, czy to będzie ostatni projekt, przy którym będziemy współpracować? Chciałbym, żeby nie był to ostatni, mówię to jako prezydent miasta, żartowo oczywiście i deklaruję z tego miejsca, że jeśli znajdziemy kasetę, będę liderem, jak się zgodzicie. Przy parkingach. Bardzo dziękuję, także rozumiem, że to jest otwarcie jakiegoś nowego projektu, o którym możemy wkrótce porozmawiać. Propozycja. Szanowni Państwo, czy mają Państwo pytania? Dziękuję. Podwarszawskie Życie Pruszkowa. Pytanie w zasadzie jest do wszystkich Państwa. Mianowicie cała ta inwestycja w poszczególnych miastach niesamowicie rozwiąże problem komunikacji. Ale żeby to się stało, kolej musi tak funkcjonować, aby odebrać tą ilość pasażerów i na czas je przewieźć. Jakiego typu inwestycje lub działania przewiduje kolej, żeby sprostać temu wyzwaniu, było nie było ogromnego? Dziękuję. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ułatwienie dojazdu do kolei spowoduje, że kolej będzie częściej wykorzystywana przez naszych pasażerów i nasze tory są oczywiście ograniczone, ale ten rok, który teraz obecnie mamy, jest dla nas i dla naszych pasażerów bardzo taki dobry ze względu na to, że ruszamy z projektem drugiego toru, który zwiększy zdecydowanie przepustowość na naszej linii. Teraz parkingi
też jest to bardzo pozytywna informacja dla pasażerów WKD. Dodatkowo, nie zdradzę tajemnicy, jak od 1 października ruszamy, zmieniamy rozkład, będzie 14 obieg, żeby pociągi jeździły w tym szczycie popołudniowym. Będą dołożone pociągi, będą co 10 minut jeździły. I takimi krokami właśnie staramy się to, ten popyt odpowiedzieć podaży. Dziękuję. Jeśli można, będę kontynuował, przepraszam, nie przedstawiłem się, Radziejewski jednak. Oczywiście sprostanie wymaganiom odbioru pasażera i dowiezienie go na miejsce jest jednym z wymogów prawidłowego funkcjonowania tych parkingów i sensu ich istnienia i w ogóle sensu ich budowy. Czy nie obawiali się Państwo, że mogą być problemy występujące poza koleją i trzeba będzie ten problem rozwiązać w inny sposób? Czy ewentualnie wchodzą w grę jakieś połączenia autobusowe lub inne rozwiązania komunikacyjne ułatwiające dojazd do Warszawy? Myślę, że każdy samorząd rozwiązuje problemy komunikacyjne, czy też zapewnia komunikację z Warszawą najlepiej, jak potrafi. Ja ze swojej strony powiem, że my jesteśmy w trakcie pracy nad przyjrzeniem się gminie Michałowice i dogęszczeniem linii komunikacyjnych, linii autobusowych tym razem. Myślę, że także inne samorządy rozmawiają z ZTM-em. Pracujemy nad tym. Rozważamy również trochę inne modele nocnego dowozu naszych mieszkańców, prawda? Tutaj też to jest projekt, nad którym pracujemy. Nie chciałabym zbyt wiele obiecywać w tej chwili, bo wtedy na pewno będą konkretne pytania, a ja bym chciała, żebyśmy się spotkali w takim gronie i powiedzieli o tym, co przygotowaliśmy, ale to nie jest tak, że ten temat jest nieruchomy, zarzucony i nic się tutaj nie dzieje, wręcz przeciwnie, to jest temat, przy którym pracujemy i z tego, co wiem, inne samorządy również pracują. Dokładnie. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że... Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie dodać do tego, co pani wójt powiedziała, tylko jedną taką istotną rzecz, nie wchodząc też oczywiście w większe techniczne szczegóły, że tak samo jak przy tym projekcie pokazaliśmy, że wspólnie możemy naprawdę dużo osiągnąć, tak samo proszę mi wierzyć, że w kwestiach też takich lokalnych połączeń czy połączeń międzygminnych, o których też rozmawiamy, też w momencie takim, kiedy siadamy do tego stołu razem, jesteśmy realnym partnerem, z którym się rozmawia. Także to jest, mówię, pocieszające i jestem przekonany, nie to, że mam nadzieję, ale jestem przekonany, że w niedługim czasie te kwestie też zostaną poprawione. To wszystko są pewnego rodzaju drobne, duże kroki, które w ostatecznym efekcie przyniosą naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Bo każdy z nas na pewno odczuje, i mówię to jako tylko i wyłącznie mieszkaniec, to, że zmniejszenie ruchu, nie wiem, na terenie jakby chociażby miasta Pruszkowa, w okolicach stacji WKD w ciągu dnia o te powiedzmy 110 samochodów, które tylko tam zaparkują, zostanie realnie odczute. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytanie? Ostatnie pytanie? Nie. Zatem bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim beneficjentom tego projektu. Teraz przed nami ciężka praca przed nami. Dziękuję. Jeszcze do zobaczenia.
poprosił